wszystkim trzeba pogratulować przeciwnikowi zwycięstwa. No my jedynie możemy żałować tego, że nie zachowaliśmy od początku tej koncentracji i bardzo szybko straciliśmy dwie bramki. To w zasadzie w jakimś tam stopniu ustawiło to spotkanie, natomiast no, graliśmy do końca, wiedzieliśmy, że gdzieś na końcu spotkania powinna gdzieś się nadarzyć szansa, no jednak niestety no, brakło nam dzisiaj umiejętności no, wielu rzeczy. Mimo wszystko chyba widowisko można uznać za godne takiego meczu na szczycie. No myślę, że tak, że emocje były do końca. Owszem, ten wynik jakby 3-0 jednak no, też nie pokazuje rzeczywiście, że w tej drugiej połowie mecz był bardzo, bardzo wyrównany i gdybyśmy strzelili bramkę, może by to jeszcze wszystko coś zmieniło. Natomiast no, niestety tej bramki nam dzisiaj zabrakło. Dziękujemy. Z trenerami jest z nami opiekun zespołu Bezewa w Jodłochni, a mecz na szczycie, zwycięstwo 3-0. Chyba trener jest zadowolony. Tak, oczywiście cel został zrealizowany. Dzisiaj 3 punkty w meczu przeciwko rywalowi, który bezpośrednio, myślę, zagraża nam w walce o pierwsze miejsce w tabeli. Także wiedzieliśmy o tym, że ten mecz jest dla nas istotny, jeśli chodzi o układ tabeli, że możemy powiększyć dzisiaj przewagę do 12 punktów nad rywalami z Katowic, także dzisiaj było widać taką niesamowitą determinację i przede wszystkim też mądrość zawodników, którzy no, potrafili w odpowiednich momentach przyspieszyć, w odpowiednich momentach spowolnić grę i było widać to, że ten tydzień ostatnich przygotowań do tego meczu nie poszedł na marne no i tak jak mówię, te przygotowania były skoncentrowane pod przeciwnika z Katowic. Także myślę, że fajne widowisko, dużo kibiców, może trochę za mało goli. Tych szans znowu zmarnowaliśmy mnóstwo, ale myślę, że jako mecz mógł się podobać i co, no gratulacje dla moich zawodników, pokazali dzisiaj charakter, pokazali dzisiaj taką to, że w każdej sytuacji potrafią odpowiednie wnioski i decyzje podejmować, także gratulacje też dla drużyny z Katowic, która też dzisiaj na pewno myślała o tym, żeby właśnie to był taki mecz dla nich mocno bardzo ważny, bo gdzieś tam mogli się zbliżyć do nas, ale też pokazali się z fajnej strony, myślę, i te dwie drużyny dzisiaj stworzyły całkiem ciekawe widowisko. 15 zwycięstw ligowych, teraz czas na Puchar Polski, na mecz z zespołem, od którego chyba lepszego być nie może. No tak, myślę, że to jest też taka nagroda dla zespołu, który no prezentuje się, wiadomo, myślę, że całkiem fajnie w pierwszej lidze, a będzie miał możliwość skonfrontowania się z najlepszą drużyną w Polsce w tej chwili, także nagroda dla chłopaków, nagroda tutaj dla kibiców, natomiast wiadomo, cel jest jasny, jasno sprecyzowany, chcemy awansować do futsal ekstraklasy. Także Puchar Polski na dużym, że tak powiem, luzie psychicznym, aczkolwiek oczywiście będziemy walczyli o zwycięstwo i o przejście do kolejnej rundy. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.